Jak uzyskać dofinansowanie na termomodernizację, na przykład inwestując w okna dachowe lub docieplenia, na przykład styropian. Nie da się ukryć, że budowa lub remont domu wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Nic zatem dziwnego, że wielu inwestorów indywidualnych szuka rozwiązań, które pozwoliłyby im nie tylko zaoszczędzić, ale również odzyskać część zainwestowanych pieniędzy. Z pomocą przyszły nowe przepisy podatkowe, w myśl których wiele osób może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jak podejść do tematu? Jakich formalności należy dopełnić? Osoby, które nabyły, wybudowały lub są od wielu lat prawowitymi właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych od 2019 roku, mogą skorzystać z ulgi podatkowej na termomodernizację. Jest to bonifikata, która przysługuje jako odliczenie od dochodu wydatków, jakie inwestor indywidualny poniósł na termomodernizację domu jednorodzinnego. Przyglądając się bliżej przepisom, nie sposób nie zauważyć, że można odliczyć całą kwotę, jaka została wydana na termomodernizację lub jej część. Co obejmuje odliczenie? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakich formalności należy dopełnić? Aby uzyskać ulgę termomodernizacyjną, należy zapoznać się z warunkami, jakie należy spełnić. Przede wszystkim każdy właściciel domu jednorodzinnego, który w 2019 roku przeprowadził termomodernizację, powinien sprawdzić, co podlega odliczeniu. Przepisy jasno określają, że są to wydatki na zakup materiałów budowlanych, w tym okien dachowych, styropianów czy innych rodzajów dociepleń, jak również urządzeń i usług, które są związane bezpośrednio ze wspomnianym przedsięwzięciem. Aby jednak mieć pewność, że osiągnięte wydatki można odliczyć, należy zapoznać się z wykazem, który określa, jakie koszty można odliczyć. Warto również mieć na uwadze, że rozpoczęta termomodernizacja powinna zostać ukończona w 3 lata, które liczy się od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy z wydatków. Aby zatem móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Podjąć decyzję o rozpoczęciu termomodernizacji, nie trzeba jej rozpoczynać od razu po przeprowadzeniu audytu. Nabywać materiały budowlane i inne towary i usługi zgodnie z wykazem dóbr i usług, które podlegają odliczeniu, np. okna dachowe, które można nabyć w renova24.pl. Zakończyć termomodernizację w ciągu 3 lat, to znaczy jeśli pierwszy koszt z nią związany zostanie poniesiony w 2019 roku, to całość musi zostać ukończona najpóźniej 31 grudnia 2022 roku, odliczać poniesione wydatki w każdym roku podatkowym. Warto również pamiętać o tym, że właściciel budynku, który zdecydował się na termomodernizację, nie musi przed organem podatkowym okazywać się audytem energetycznym, który czarno na białym potwierdzi, że poniesione koszty przyczynią się do polepszenia warunków termicznych w budynku jednorodzinnym. Kto może skorzystać z ulgi? W tym miejscu dokonamy dokładnej charakterystyki osób, które mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Okazuje się bowiem, że nie każdy inwestor może odliczyć sobie koszt termomodernizacji. Na bonifikatę mogą liczyć właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych. Warto podkreślić, że chodzi o domy wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, które konstrukcyjnie tworzą samodzielną całość, z których można wyróżnić maksymalnie 2 lokale mieszkalne. Oznacza to, że z ulgi nie mogą skorzystać mieszkańcy domów wielorodzinnych, w tym również bloków, a także właściciele biur i innych lokali użytkowych. Dodatkowo z ulgi nie będzie mogła także skorzystać osoba, która poniosła koszty termomodernizacji, jednak nie jest właścicielem domu, np. najemca, który zajmuje lokal na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy czy użyczenia. Jak długo obowiązuje ulga termomodernizacyjna? Osoby, które podejmą się polepszenia warunków termicznych w budynku jednorodzinnym, powinny wiedzieć, że mogą korzystać z ulgi przez 3 lata, które liczą się końca roku podatkowego, w którym zostały poniesione pierwsze koszty na zakup materiałów budowlanych i usług związanych z termomodernizacją. Dowodem na przeprowadzenie prac,
a tym samym możliwość uzyskania ulgi, powinny być zgromadzone dokumenty, w zależności od tego, czy wymagany jest profesjonalny odbiór techniczny, czy wystarczy oświadczenie inwestora o zakończeniu określonych prac, oraz faktury lub odbiór techniczny budynku. Elementy, które podlegają odliczeniu. Nie wszystkie materiały budowlane oraz usługi zaliczają się w poczet ulgi termoizolacyjnej. Co zatem można odliczyć od podatku dochodowego? Przede wszystkim okna dachowe. Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia. Dokładna lista sporządzona została w wykazie, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku. Szukając odpowiednich materiałów, warto pamiętać, aby zakupów dokonywać u przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Jaką kwotę można maksymalnie odliczyć? Osoby, które decydują się na termomodernizację, powinny mieć na uwadze, że kwota maksymalna, jaką można odliczyć od podatku dochodowego, to 53 tysiące złotych. Jest to limit przypadający na jednego właściciela, co oznacza, że będąc we współwłasności, na przykład z małżonkiem, można łącznie odliczyć do 106 tysięcy złotych. Czy termomodernizacja obejmuje okna dachowe? Wielu inwestorów zastanawia się, czy omawiana ulga obejmuje również wymianę okien dachowych. Zapoznając się ze wspomnianym wyżej wykazem, można odnaleźć punkt 1, podpunkt 14, który jasno określa, że odliczeniu podlegają stolarka okienna i drzwiowa, w tym również okna, okna połaciowe oraz wszelkie systemy montażowe, drzwi balkonowe, a także bramy garażowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne. Jak zatem widać powyżej, warto wymienić stare okna dachowe na nowe, które nie tylko zapewnią lepszy komfort użytkowania, ale także sprawią, że znacznie poprawi się termoizolacyjność budynku. Co więcej, poniesione koszty będzie można odliczyć od podatku dochodowego, co oznacza, że właściciel domu będzie mógł zminimalizować wydatki na ten cel do minimum. Należy również pamiętać, że nowe okna dachowe 3-szybowe i 4-szybowe będą inwestycją na lata, która przyniesie dodatkowo oszczędności w postaci mniejszych rachunków za energię cieplną. Warto również podkreślić, że nie wszystkie okna dachowe spełniają normy energooszczędnych. W ofercie renova24.pl można znaleźć wspomniane produkty. Buduj i remontuj razem z nami. Subskrybuj nasz kanał i odwiedź naszą stronę internetową renova24.pl.